To, co nas dzisiaj szokuje, było akceptowalne dla żyjących wtedy ludzi. Po ceremonii wykradli jego ciało. Zapakowali na statek płynący do Europy. Dzień dobry, przy mikrofonie Dorota Kozarzewska. To mój autorski podcast Jak nie zginąć w buszu. 30 lat temu po raz pierwszy poleciałam do Afryki. Jako pierwsza Polka ukończyłam tam szkołę przewodników po buszu. Jestem najbardziej doświadczoną polską przewodniczką po sawanie, pustyni i lesie tropikalnym. Podcast Jak nie zginąć w buszu to moje opowieści o instynkcie przetrwania zwierząt w Afryce i o tym, jak my ludzie niszczymy naturę. W specjalnym odcinku z serii Instynkt Przetrwania opowiem Ci o tym, dlaczego puchacza mlecznego nazywamy sową Vero. Puchacz mleczny jest jednym z moich ulubionych gatunków ptaków w Afryce. Nie tylko dlatego, że ma pomalowane na purpurowo powieki i że całe życie spędza z jednym partnerem. Nazywamy go również sową Vero, a ja często opowiadam gościniom i gościom moich wypraw o trzech szalonych braciach noszących to nazwisko. Już wkrótce planuję otworzyć na platformie Patronite specjalną zbiórkę na rozwój tego podcastu i dla darczyńców przygotuję specjalną serię opowiadającą o tym, po kim zostały nazwane afrykańskie ssaki i ptaki. Bracia Vero żyli w XIX wieku. Jean-Baptiste Edouard i Jules Pierre byli francuskimi przyrodnikami i kolekcjonowali ptaki oraz ssaki. Mieszkali w Paryżu. Okazy zdobywali głównie w Chinach i w holenderskiej południowej Afryce. To właśnie tam, w Kapsztadzie, mieszkał trzeci z braci, Joseph Alexis Vero. Rodzina Vero wspólnie prowadziła handlowe imperium we Francji, a jego podstawą była sprzedaż piór i wypchanych ptasich okazów. W trakcie jednego z pobytów na południu Afryki bracia wspólnie odwiedzili Bechuanaland, współcześnie to terytorium Botswany. I właśnie tam uczestniczyli w pogrzebie lokalnego plemiennego wodza. Po ceremonii wykradli jego ciało, wywieźli do Kapsztadu. Tam je wypchali, tak jak robili to z setkami zwierzęcych czy ptasich okazów, zapakowali na statek płynący do Europy. To, co nas dzisiaj szokuje, było akceptowalne dla żyjących wtedy ludzi. Eksponat został odkupiony od rodziny Vero przez katalońskiego weterynarza Francisa Dardera, który w tamtym czasie był kuratorem zoo w Barcelonie. I wyobraźcie sobie, wypchany botswański wódz był wystawiany na terenie ogrodu zoologicznego aż do końca XX wieku, kiedy to przybyli z Afryki potomkowie i zażądali wydania ciała. Chcieli swojego pradziadka pochować. Po wielu negocjacjach, dopiero w 2000 roku Afrykańczyk został przywieziony z powrotem do domu i pochowany w Haborone, w stolicy Botswany. Po szalonych braciach Vero zostały nazwane dwa gatunki ptaków afrykańskich – turak żółtodzioby i właśnie puchacz mleczny. Niestety, kiedy patrzę na puchacza mlecznego, niemal zawsze wyobrażam sobie tego wypchanego wodza z Botswany. A przecież w tej całej historii to nie piękny ptak jest czemuś winny. Kiedy słuchacie tej krótkiej opowieści,
Ja zapewne tropię kolejne puchacze mleczne w krzakach tanzańskich parków narodowych. W końcu to sezon do bycia w mojej Afryce. Bohaterkami najbliższych odcinków mojego podcastu będą wielkie kocice Afryki. W najbliższym opowiem Wam o lwicach. Inne opowiadania z buszu znajdziecie w mojej książce Mama Busz. Przygody przewodniczki w afrykańskich rezerwatach przyrody. Mama Busz w wersji audiobook i e-book jest dostępna w większych księgarniach internetowych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.